Dobrze, możemy rozpoczynać. To jeszcze raz wszystkich Państwa bardzo serdecznie witamy na dzisiejszym webinarium z serii właśnie o archiwizacji poczty mailowej dotyczącej rozwiązania MailStore Server. Dzisiaj drugi z trzech webinariów. Myślę, że nie będziemy przedłużać, rozpoczynamy. Jeżeli chodzi o tytuł dzisiejszego spotkania, czy jeszcze kiedyś wyszukam maila w Outlooku, no tutaj zadajemy Państwu takie pytanie, czy po tym webinarze zdecydujecie się Państwo nadal wyszukiwać rzeczywiście te maile w Outlooku, które czasem rzeczywiście nie jest to proste, żeby tego maila ze słowem kluczowym, które wpisujemy w wyszukiwarkę, znaleźć szybko, sprawnie i wygodnie. A dlaczego warto będzie to robić? Może w MailStore właśnie. No to postaramy się Państwu to udowodnić na dzisiejszym spotkaniu. Chciałem jeszcze w tym miejscu przypomnieć, że oczywiście cały czas trwa konkurs w trakcie naszych spotkań. Za uczestnictwo w tym webinarium każdy z Państwa otrzymuje dodatkowe punkty, które będą miały wpływ na wyniki konkursu, a dokładnie na wyniki quizu, który odbędzie się na kolejnym webinarze i wyłoni nam zwycięzcę. No, myślę, że bardzo fajnych, atrakcyjnych nagród, pobytu w Santago lub biletów do parku rozrywki Energylandia. Także cieszymy się, że Państwo jesteście dzisiaj z nami, no i mamy nadzieję, że też będziecie Państwo z nami na kolejnym z serii webinariów. Takie zdjęcie postanowiłem gdzieś tutaj wrzucić na sam początek. Takie dziecko we mgle właśnie. Tutaj chcielibyśmy Państwu zaprezentować sytuację, w której Państwo nie będziecie się poruszać po archiwum jako dzieci we mgle. Chcieliśmy zaprezentować dzisiaj sposoby, drogi, w których łatwiej będzie jakiegoś właśnie maila w tym archiwum znaleźć niż w Outlooku, jakie dodatkowe funkcjonalności oferuje nam nasze archiwum, no i jak po prostu z tej mgły wyjść i to światło dzienne tych maili archiwalnych ujrzeć. Także taki jest dzisiaj plan na spotkanie. Tutaj jeszcze krótka agenda. Opowiemy o tym, kto może mieć dostęp do archiwum, w jaki sposób przywrócić maile z naszego MailStore'a. No, o Outlooku już powiedzieliśmy, w jaki sposób zabezpieczyć sobie maile na bardzo długi czas, na lata i jak wykonać jeszcze dodatkowo kopię, czyli taka można powiedzieć trochę swego rodzaju incepcja, a no, kopia kopii, backup dodatkowo całości serwera MailStore. To jest dzisiejszy plan. Natomiast dzisiaj głównie będziemy operować na konsoli, będziemy operować na naszym środowisku testowym i krok po kroku opowiadać o tych funkcjonalnościach. Także w tym momencie, Mateuszu, bardzo bym cię prosił o udostępnienie naszego środowiska testowego. No i rozpoczniemy od omówienia pierwszej z kwestii. To znaczy, na ostatnim webinarze opowiedzieliśmy o tym, jak utworzyć profile archiwizacyjne i jak utworzyć użytkowników systemu, czyli mamy już tak naprawdę całe tło przygotowane, mamy gotowe, już wpadające do naszego archiwum maile. No i teraz odpowiemy sobie na pierwsze pytanie właśnie, w jaki sposób sam użytkownik do tego archiwum może się dostać. No i tutaj, Mateuszu, będę cię prosił o pokazanie tych kilku dróg, które obecnie są dostępne w MailStore. Jak może ten użytkownik te maile sprawdzać? Bardzo cię proszę tutaj, żebyś opowiedział o tym trochę więcej. Dobrze, więc tak, jeśli chodzi o sam dostęp, który ma użytkownik w normalnych warunkach, to są takie trzy główne drogi. Pierwszym właśnie tym sposobem, jak nasz użytkownik ma dostać się do swojego archiwum ze swoim pocztą i wyszukiwać nim również maile, to jest właśnie taka aplikacja, która wygląda właśnie w taki sam sposób. Obecnie jestem na koncie administratora, więc po prostu więcej rzeczy mam do dyspozycji, bardziej konfiguracyjnych. Natomiast właśnie tak będzie wyglądała nasza właśnie aplikacja. Drugim właśnie takim sposobem jest właśnie dostęp do samego archiwum poprzez specjalny add-on do Outlooka, który będzie nam pozwalał na właśnie dostęp do archiwum z poziomu samej aplikacji Outlook. I tu właśnie można sobie robić z samymi wiadomościami duże rzeczy. Możemy sobie na przykład przywrócić taką wiadomość, wystarczy po prostu przenieść fizycznie taką wiadomość, możemy otworzyć taką wiadomość i na przykład właśnie odpowiedzieć na nią. Możemy taką odpowiedź wydrukować, na przykład jeśli potrzebujemy.
bądź na przykład przesłać gdzieś dalej. No jest również trzeci sposób na dostęp do naszego archiwum, jest właśnie dostęp poprzez taką stronę internetową, logujemy się po prostu na serwer, na którym znajduje się archiwum za pomocą właśnie screenshot do konta, które właśnie utworzyliśmy i mamy właśnie dostęp do archiwum. Tak, i to są właśnie takie główne funkcjonalności. Jasne, no to mamy tutaj już powiedziane tutaj przez Mateusza, jakimi trzema drogami możemy się dostać do archiwum. Teraz powiedz Mateuszu, w jaki sposób użytkownik może się zalogować do tych różnych aplikacji, systemów i czy na przykład administrator musi znać hasło użytkownika, jak to wygląda? Okej, jeśli chodzi właśnie o samą kwestię haseł, no to możemy podejść do tego na kilka różnych sposobów. Więc tak, jeśli chodzi o takie tradycyjną właśnie synchronizację, powiedzmy, synchronizujemy naszych użytkowników za pomocą właśnie konta z usługi właśnie katalogowej, to wraz właśnie z ich kontami również ich credentials są synchronizowane. Możemy też utworzyć takiego użytkownika ręcznie i na przykład właśnie udostępnić mu jakieś konkretne hasło, żeby sobie na przykład mógł potem przy pierwszym logowaniu zmienić to hasło. Co jest jeszcze fajnego, jeśli chodzi o samo logowanie tych użytkowników? Możemy skorzystać właśnie z takiej ostatnio dodanej funkcji weryfikacji dwuetapowej, która polega na tym, że wybieramy sobie z tej autentyfikacji opcję właśnie integracji właśnie z Meister z 2FA i właśnie przy następnym logowaniu użytkownik zostanie poproszony właśnie o zarejestrowanie takiego tokenu do aplikacji. Właśnie może być to właśnie jeden autentyfikator Google bądź jakaś inna aplikacja. Dokładnie tak. Zmutuj się. Dokładnie tak, dodatkowa warstwa ochrony do naszego archiwum. Jasne. Dodatkowa warstwa ochrony do naszego archiwum do zabezpieczenia tych ważnych wiadomości, które w archiwum się znajdują, pomimo tego, że może w jakiś sposób ktoś uzyskałby dostęp do hasła na przykład naszego użytkownika, no to dodatkowa warstwa za pomocą uwierzytelnienia się właśnie na przykład poprzez aplikację Google Authenticator pozwoli zabezpieczyć nasze archiwum przed jakimiś właśnie atakami. To na pewno bardzo ważne i to właśnie niedawno pojawiło się jako nowa funkcjonalność. No myślę, że taka wymagana do tego, żeby bezpieczeństwo odpowiednie tego naszego archiwum rzeczywiście utrzymać. Okej, dobra, wiemy w takim wypadku, w jaki sposób się zalogować, jakie są ścieżki. Teraz może pokażmy Mateuszu, w jaki prosty sposób tak naprawdę możemy to archiwum przeszukać, jakie są kryteria wyszukiwania. Rozwińmy bardziej gdzieś ten temat. Oczywiście. Jeśli chodzi o samo wyszukiwanie w naszym archiwum, to we wszystkich właściwie sposobach dostępu do naszego archiwum mamy dostęp do takiej wyszukiwarki i po prostu szukamy na przykład konkretnych frazy w na przykład temacie, w na przykład nadawcy bądź odbiorcy. Możemy też przeszukiwać też samą zawartość takiej wiadomości. Możemy też przeszukiwać konkretne foldery, jeśli oczywiście mamy strukturę wielofolderową. Ja tu na przykład mogę tylko na przykład w elementach wysłanych przeszukać wiadomość, bądź na przykład we wszystkich folderach, do których mam dostęp właśnie. Mogę też zrobić specyfikację, od kogo na przykład dostałem właśnie dany mail, z jakiej konkretnej na przykład daty, może być to na przykład wczoraj, może być ten tydzień. I jeśli chodzi o takie dodatkowe funkcje, takie bardziej zaawansowane, możemy sobie właśnie przeszukiwać per utworzone archiwum, czyli powiedzmy mamy wiele archiwum i możemy przeszukiwać w konkretnych archiwach, czyli powiedzmy właśnie wybieramy sobie tu i przeszukujemy naszą pocztę. Możemy też określić, czy na przykład chcemy, żeby nasze wyszukane maile zawierały załączniki, czy na przykład nie.
No i możemy też po priorytecie wyszukiwać dane wiadomości. Dobrze. Dokładnie tak. Dziękuję bardzo za to przedstawienie. Tak Państwo widzicie, tych kryteriów jest całkiem sporo, więc myślę, że odszukanie konkretnego maila właśnie ze zwróceniem tutaj kilku informacji typu, nie wiem, jakieś słowo kluczowe, właśnie posiadanie załącznika tej wiadomości lub nie, jakiś priorytet i tak dalej pozwoli na pewno na całkiem szybkie przeszukanie tego naszego archiwum, pomimo tego na przykład, że w tym archiwum znajduje się w tym momencie, nie wiem, nawet milion wiadomości, to naprawdę działa to bardzo, bardzo sprawnie i jest to jedna z funkcji wyróżniających też Mailstora, dlatego też dzisiejszy tytuł, dlaczego już nigdy nie wyszukam maila w Outlooku, ponieważ to jest też rzecz, na którą zwraca wielu klientów obecnych po prostu uwagę, że to wyszukiwanie w archiwum jest znacznie prostsze, znacznie szybsze, skuteczniejsze też zarazem, aniżeli w kliencie pocztowym. No właśnie, dlaczego warto to robić z poziomu klienta i co mogłoby powodować, że chcielibyśmy to robić? Może teraz Mateuszu pokażmy taki sposób konfiguracji, w którym będziemy w stanie automatycznie usuwać wiadomości mailowe z naszego serwera pocztowego i przenosić je do archiwum i tam dalej właśnie kontynuować i sprawdzać te wiadomości. Jak możemy to zrealizować? Oczywiście. Jeśli chodzi o samo usuwanie naszej poczty z naszego serwera, możemy ustawić taką opcję właśnie za pomocą wybrania sobie jakiegoś profilu archiwizacyjnego, z którego korzystamy i na poziomie konfiguracji tego profilu jest zawsze taka opcja usuwanie wiadomości, czyli możemy sobie usunąć taką wiadomość natychmiast po archiwizacji, bądź na przykład po jakimś okresie archiwizacji, bądź na przykład od procesu archiwizacji, bądź na przykład jeśli wiadomość jest starsza niż na przykład tam jeden rok, na przykład. Jasne. Dokładnie tak. Po co to robić w ogóle? Jaki jest powód, dlaczego ktoś chciałby wykorzystywać taką funkcjonalność? Otóż klienci korzystający między innymi z usług hostingowych, w których płacą za różnego rodzaju plany, w zależności też od często pojemności, no, zawartości tej gigabajtowej tak poczty, decydują się właśnie na wykorzystanie Mailstora i odchudzanie serwera pocztowego, schodzenie na przykład właśnie w tych planach hostingowych na niższe, a kontynuowanie tej korespondencji i sprawdzanie jej już z poziomu samego archiwum i zwykle jest to też połączenie, że tak powiem, przyjemnego z pożytecznym, bo samo archiwum przy okazji na przykład wykorzystania takich usług od firm trzecich myślę, że jest wskazane do tego, aby je wykorzystywać w związku z tym, że często też po jakimś czasie ta poczta automatycznie z tego serwera no, jest usuwana albo nawet na nasze żądanie, albo po prostu przez samego usługodawcę. No i możemy oczywiście też obniżyć te koszty posiadania tej usługi, a jednocześnie zachować całą korespondencję, wszystkie wiadomości wychodzące i przychodzące w naszym archiwum, no i ten dostęp, tak tutaj już powiedziałem, realizować prosto z Mailstora. Tak jest. Jeżeli chodzi o tą kwestię, jak już jesteśmy przy idei usuwania gdzieś tych wiadomości, to może powiemy sobie troszeczkę więcej na temat tego, jakie uprawnienia może mieć dodatkowo użytkownik i czy rzeczywiście może mieć także uprawnienia do usuwania maili. Mateuszu, proszę rozwiń temat. Oczywiście, drogi Damianie, jeśli chodzi o właśnie uprawnienie do usuwania, możemy jak najbardziej naszym użytkownikom dać takie uprawnienia. Domyślnie taki zintegrowany dopiero co użytkownik ma uprawnienia tylko do logowania do swojego własnego folderu, do swojego własnego archiwum. Natomiast my jako właśnie administratorzy możemy nadać mu takie specjalne uprawnienia, na przykład archiwizacji e-maili, czyli tworzenia jakby własnych profili archiwizacyjnych, uprawnienia do tworzenia profili, które eksportują właśnie tą pocztę, bądź właśnie usuwania tych maili z naszego archiwum. I żeby przyznać takim użytkownikowi uprawnienie do na przykład usuwania, trzeba to zrobić w dwóch miejscach. Raz tutaj, gdy nadajemy ogólnie kontu użytkownikowi na uprawnienia i jeszcze należy dodać uprawnienia usuwania do samych folderów. Tak. I jeśli zabraknie któregoś z tych elementów, no to wtedy takie uprawnienie po prostu nie zadziała.
To się zgadza. Będziemy jeszcze omawiać jedną zasadę, która będzie ponad tym wszystkim i będzie decydowała o tym rzeczywiście, czy te maile mogą być usuwane, czy nie. Natomiast będąc jeszcze w tym miejscu, chciałbym, żebyś Mateuszu też troszeczkę powiedział o tym, czy użytkownik może mieć dostęp tylko do swojego archiwum, czy możemy mu nadać na przykład dostęp do... Oczywiście, jak najbardziej. Sam nasz użytkownik nie musi mieć dostępu tylko do naszego archiwum. Możemy mu dawać dostęp do archiwum innego użytkownika. Na przykład jest to przydatna sytuacja, kiedy właśnie nasz pracownik odchodzi, ale zawartość tego archiwum jest potrzebna do kontynuowania pracy innemu pracownikowi, który właśnie przejął jego obowiązki. No właśnie, wystarczy dodać po prostu nowy folder, nowy archiwum właśnie z tego poziomu i nadać mu odpowiednie uprawnienia do tego archiwum. Dokładnie. Ten przykład, który opisał Mateusz, jest bardzo często wykorzystywany. Myślę, że też właśnie w przypadku, kiedy często się to, powiedzmy, odbywa w sytuacji, kiedy odchodzi nam jakiś właśnie pracownik z firmy, no i osoba, która przychodzi na jego miejsce, może w związku z tym, że były gdzieś w tej konwersacji już byłego pracownika ważne ustalenia, na przykład z kontrahentami czy firmami trzecimi, będzie chciał kontynuować tą korespondencję, może będzie chciał ją właśnie wykorzystać, będą tam jakieś ważne zapisy odnośnie, nie wiem, warunków umowy czy warunków finansowych, no to w taki łatwy sposób będziemy mogli nadać mu ten dostęp i będzie mógł tą korespondencję w bardzo prosty sposób nadal kontynuować. Tak jak wspominał już wcześniej Mateusz, sytuacja, w której taki mail może być jaki z archiwum tego byłego pracownika przywrócony, czy odpowiedź na niego, czy przesłanie go dalej, czy dodanie go jako załącznik do nowej wiadomości nie jest żadnym problemem, więc ta komunikacja w takim wypadku będzie dużo, dużo sprawniejsza i jasne. Także tutaj uprawnienia samych użytkowników mamy za sobą. Pamiętajmy o tym, że właśnie z defaultu te uprawnienia są tylko do odczytu archiwum. To jest bardzo ważne. Sam Mailstore nie daje tutaj z defaultu wszystkim użytkownikom możliwość usuwania tych maili, ale to, o czym wspominałem jeszcze chwilkę czasu temu, mamy jeszcze coś, co jest ponad tym. Pomimo nawet podwójnego odznaczenia w uprawnieniach użytkownika do możliwości usuwania jakichś maili, mamy zasadę nadrzędną, o której teraz na pewno Mateusz coś więcej nam opowie. Oczywiście, Damianie, jeśli chodzi o taką zasadę, która jest ponad tym, tak bardziej mamy taki moduł do tworzenia specjalnych polityk. Należy wejść w compliance general i wejść w polityki retencyjne. Sam panel pozwala nam stworzyć taką politykę, która sprawi, że na przykład wszystkie maile z naszego archiwum, bądź to na przykład konkretne, nie będą usuwane przez konkretny okres czasu, czyli powiedzmy, że chcemy, żeby wszystkie nasze maile nie były usuwane przez naszych użytkowników, czy to nawet administratorów z naszego archiwum przez 5 lat. Wystarczy po prostu utworzyć sobie taką politykę i określić po prostu wartość, dla której chcemy właśnie chronić nasze maile. Jeśli są na przykład poszczególne maile, które no, pasuje, żeby były trzymane troszkę dłużej, czyli to mogą być na przykład jakieś faktury bądź inne takie ważne dokumenty, tak bardziej możemy sobie wyszczególnić, wyfiltrować sobie właśnie takie właśnie maile pod konkretną regułę. Wystarczy po prostu wyznaczyć, czego konkretnie nasz mailstore ma szukać i okres właśnie tej retencji, która będzie utrzymywana. Jeśli chcielibyśmy też automatycznie odchodzić o archiwum, tak bardziej możemy takie coś zrobić, możemy na przykład automatycznie usunąć wiadomości po skończeniu właśnie takiej polityki. Dokładnie tak. Tutaj jeszcze z takich scenariuszy innych do wykorzystania tych właśnie retencji, tych zasad przechowywania. Wiemy też od klientów, że wykorzystywane jest to między innymi na przykład do usunięcia informacji związanych na przykład z daną osobą, między innymi z systemów pocztowych właśnie i także z archiwum, także tutaj prostą regułą, w której określimy na przykład, nie wiem, słowa kluczowe zawierające imię, nazwisko tej osoby lub po prostu wiadomości
wiadomości właśnie, znaczy informacje zawierające gdzieś tam w treści, w tytule, w załącznikach i tak dalej, będziemy w prosty sposób mogli ustawić taką politykę i załóżmy dzień po automatycznie usunąć te wiadomości z naszego archiwum, no i jednocześnie pozbyć się tych informacji dotyczących właśnie takiej konkretnej osoby. No i w ten sposób też można oczywiście te zasady wykorzystywać. Jasne. Jesteśmy przy gdzieś audycie, jesteśmy przy kwestiach zgodności. Ja też tutaj powiem jeszcze o jednej ważnej kwestii, bo w tym momencie tak naprawdę nie ma tutaj w Polsce prawa, które decyduje o tym, że jakieś organizacje, jakieś konkretne informacje może powinny przetrzymywać przez jakiś dłuższy czas. Często bywa tak, że same firmy narzucają na siebie jakieś polityki bezpieczeństwa, że właśnie informacje na przykład związane z, nie wiem, z fakturami, z finansami, czy z umowami, czy z jakimikolwiek innymi ważnymi dokumentami są przetrzymywane przez dłuższy czas i takie zasady wtedy jak najbardziej się sprawdzają. Ja chciałem tutaj dać znać o sytuacji u naszego sąsiada w Niemczech. W tym momencie jest już literą prawa opisana właśnie taka instrukcja dla firm, które mają jakieś no, kontakty tak naprawdę powiedzmy biznesowo, finansowo, handlowe. Jest już w prawie zapis, że przez określony czas, dokładnie o ile dobrze pamiętam, chyba 5 albo 10 lat, te firmy, te dane związane właśnie z finansami, nie wiem, czy to właśnie będzie faktura, czy to będzie jakaś oferta handlowa, muszą przetrzymywać przez ten określony czas i tam Mailstore jest niezwykle popularny i mówię o tym nie bez przypadku, bo często te wszystkie jakieś właśnie ważne wprowadzenia w prawie i tak dalej ze zachodu przychodzą za jakiś czas do nas, więc warto mieć na uwadze, że u naszego sąsiada gdzieś za ogrodzeniem już to jest i można spodziewać się, że za niedługi czas zostanie podobne prawo wprowadzone w Polsce, więc już teraz na pewno warto te maile przetrzymywać przez dłuższy czas, a może za niedługi po prostu okres będzie to już obligatoryjne dla takich firm właśnie prowadzących takie korespondencje związane z tymi informacjami, o których wspomniałem, więc ten temat myślę, że na ten moment zakończony. Chciałbym jeszcze wspomnieć o takim jednym specjalnym typie użytkownika, którego możemy utworzyć w Mailstore. Jest to użytkownik audytor. Pokaż proszę Mateuszu, gdzie możemy to zrobić. Ja tutaj jeszcze dwa słowa na ten temat opowiem. Tak jest, dokładnie w tym miejscu. Możemy na określony, tymczasowy tak naprawdę okres utworzyć takiego użytkownika typu audytor, który będzie miał dostęp tylko do odczytu, co jest najważniejsze, do wszystkich archiwów, do możliwości sprawdzenia gdzieś konfiguracji, do sprawdzenia też logów w naszym systemie. Po co? Myślę, że często taka funkcjonalność wykorzystywana jest na przykład dla pracowników działów bezpieczeństwa firm albo do audytu zewnętrznego, żeby sprawdzić, czy reguły wprowadzone w archiwum są odpowiednie, czy to archiwum jest w odpowiedni sposób zabezpieczone, kto ma dostęp do czego, to możemy wszystko zweryfikować i po wykonaniu takiego audytu dla takiego użytkownika to konto zostanie automatycznie, no po prostu może zostać usunięte, ona nie ma wpływu gdzieś tam na wielkość, na ilość licencji, którą zakupiliśmy, to jest konto tymczasowe do właśnie wykonywania audytów. Ale przenieśmy się jeszcze, Mateuszu, do logów. Opowiedzmy sobie jeszcze tutaj chwilkę o tym, co jest logowane, czy te logi można w jakiś sposób usunąć, no i do czego mogą one się przydać. Oczywiście, jeśli chodzi o same logi, no to akcji, które mogą być właśnie poddawane logom, jest dosyć dużo. Są takie, których nie za bardzo możemy zmienić, ponieważ są bardziej to konfiguracje związane z samym systemem, ale możemy również na niektóre ustawień właśnie ustawić sobie, że tylko na przykład administratorzy będą poddawani właśnie tym regułom i ich akcje będą logowane właśnie w celu kontrolowania naszych administratorów. Czy czasem nic nie usunęli, bądź na przykład jak się nieprzyjemna sytuacja wynikła. Tak. I te właściwie logi, które są dostępne, co już wcześniej pokazywałem, są właśnie dostępne z tej zakładki. Wystarczy po prostu odpowiednią konfigurację wpisać, czyli właśnie liczbę logów, która ma zostać wyświetlona, range, zakres właśnie czasowy takich logów. No i oczywiście typ tych logów. Tak. I te logi właśnie są
mamy takie wszystkie podstawowe informacje, które są potrzebne do analizy sytuacji. Jasne. Także logi oczywiście są widoczne, wszystkie akcje, zdarzenia najważniejsze, które wydarzają się w archiwum są logowane, można je zweryfikować i, no i sprawdzić. OK, to mamy za sobą. Chciałbym jeszcze przejść do tematu wykonania kopii zapasowej całości naszego MailStore serwera. Jak możemy to zrobić? Co w tej kopii się znajduje? Oczywiście, jeśli chodzi o zrobienie takiej kopii, należy się posłużyć właśnie takim specjalnym zadaniem, które właśnie znajduje się w Minervin API i właśnie możemy sobie utworzyć takie zadanie. I tych zadań jest, te trzy zadania właściwie dzielą się na trzy kategorie dotyczące właśnie samego magazynu, czyli możemy zrobić właśnie backup, możemy na przykład odbudować automatycznie bazę indeksów, i na przykład sprawdzić integralność danych. Możemy też oczywiście utworzyć proces, który będzie nam stosował te polityki retencyjne do naszego archiwum, bo oczywiście należy jeszcze utworzyć takie zadanie, które będzie nam sprawiało, że te faktycznie polityki zostaną zastosowane. No i oczywiście możemy też automatycznie na przykład archiwizować konkretne, zrobić właśnie profile archiwizacyjne, które będą automatycznie się robić według zdefiniowanego przez nas harmonogramu, bądź na przykład wymusić na przykład synchronizację z bazami, no właśnie usługami katalogowymi, bądź na przykład właśnie zrobić jakąś konkretną, niestandardową rzecz za pomocą właśnie API, ponieważ nasze rozwiązanie ma właśnie wbudowane API, które właśnie pozwala na o wiele więcej niż taki normalny menu właśnie w ramach takiej potrzeby. To jeszcze powiedzmy, co w tej kopii się znajduje? Czy to jest tylko kopia właśnie samego magazynu maili, bazy danych, czy coś więcej się tam znajdzie? Jeśli chodzi o sam backup, to zawiera takie wszystkie najważniejsze konfiguracje, które pozwalałyby potem na przywrócenie tej konfiguracji do naszego serwera. Jasne, czyli znajdą się tam też użytkownicy, którzy zostali utworzeni, znajdą tam też profile archiwizacyjne, które były otworzone, więc no, w przypadku, gdyby awarii uległa nasza podstawowa instancja, w prosty sposób będziemy w stanie przewrócić tak naprawdę w zasadzie prawie 1:1 to, co zostało wprowadzone w tej macierzystej, że tak to ujmę, instancji właśnie. Okej. Z tego poziomu jeszcze jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, gdybyś Mateuszu wszedł w profile tutaj właśnie w stworzenie zadań. O, przepraszam bardzo. Tak, w profile. Przepraszam bardzo, w kolejną zakładkę. Obok, tak jest. Tutaj możemy jeszcze przesyłać sobie taki status o, znaczy raport o statusie naszego serwera. Czy nie wydarzyły się przypadkiem jakieś błędy w czasie trwania wykonywania się profilów archiwizacyjnych? No i taki raport możemy przesyłać, no właśnie do kogo, jak to zrobić, jak go ustawić? Oczywiście, jeśli chodzi o ten typ zadania, no to właśnie jak Państwo tutaj widzimy, należy po prostu ustawić adresata, który ma wysłać ten raport, okres czasu, no oczywiście też kiedy, co ile na przykład taki raport ma być wysłany, no oczywiście też czas takiego raportu. Zostanie on po prostu wysłany za pomocą serwera SMTP, który należy ustawić właśnie w tej zakładce i po skonfigurowaniu właśnie takiego serwera będziemy w stanie wysyłać takie raporty, które będą właśnie, jak Damianie wspomniałeś, informować nas o statusie wykonania danych, na przykład czynności, bądź właśnie ich błędach. Jasne. To mamy w zasadzie tak naprawdę większość, myślę, że takich kluczowych informacji, które chcieliśmy dzisiaj omówić za sobą. Będziemy powoli zmierzać ku końcowi. Ja jeszcze wrócę do udostępnienia swojego ekranu. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie problemów jak ostatnim razem. Proszę mi dać sekundkę. Okej.
Tak jest, udało się. Także drodzy Państwo, bardzo dziękujemy za udział w dzisiejszym spotkaniu. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się Państwo, jak z tej mgły wyjść i jak po archiwum się poruszać. Myślę, że mam nadzieję, nie wydaje się to być trudne. Jest to dosyć z mojej perspektywy intuicyjne. Też słyszę takie często głosy. Mam nadzieję, że Państwu też na pewno nie sprawiłoby wielu problemów to, żeby te podstawowe właśnie konfiguracje, funkcjonalności wykorzystać, które w tym Maestorze są. A jeżeli by sprawiły, to oczywiście można liczyć na naszą pomoc, na pomoc Mateusza w tym, żeby w odpowiedni sposób ustawić między innymi na przykład zasady przechowywania, tak aby spełniać polityki bezpieczeństwa czy regulacje prawne. Drodzy Państwo, zapraszamy na ostatni już webinar z cyklu Przedłuż sobie wakacje z Mailstore. Webinar odbędzie się 14 września o godzinie 10, tak jak wspominałem wcześniej. Na tym ostatnim webinarze wyłonimy zwycięzcę naszego konkursu. Także warto być z nami, warto może gdzieś dać znać komuś znajomemu, kto może być zainteresowany też archiwizacją poczty, ponieważ poruszymy tam też kwestie, między innymi, czy warto archiwizować pocztę w przypadku korzystania z usługi Office 365. Powiemy sobie troszeczkę więcej o licencjonowaniu, jeszcze o sposobach wykorzystania może takich nieoczywistych archiwów, w jakich takich sytuacjach z życia to archiwum może nam się przydać. Także na pewno warto będzie poświęcić jeszcze przynajmniej to pół godziny, 40 minut na tego 14 września, aby być z nami i dowiedzieć się między innymi właśnie tych informacji. Dobrze, w takim razie jeszcze raz dziękujemy, życzymy Państwu udanego popołudnia, no i mamy nadzieję, że słyszymy się i widzimy 14 września. Do zobaczenia.